Dzisiaj zadaj sobie to pytanie, co jeszcze ogranicza mnie na drodze do realizacji najbardziej szalonych marzeń mojego serca. Bo nadchodzi czas, aby to się rozpadło. Jak ta wieża, która staje w płomieniach, spala się, rozpada. Skostniałe struktury, które powodują, że nadal jesteś w stadium poczwarki, a już dawno powinieneś być w stadium motyla. 1, 8 i 7. Jedynka, symbol maga. Mag to jest ten, który świadomie poprzez myśli, słowa i działania kształtuje swoje życie, ten świat i wszechświat i osiąga wszystkie swoje marzenia i wszystkie swoje pragnienia, nawet te najbardziej szalone. I ja jestem tego przykładem. Do tej pory udało mi się osiągnąć wszystkie moje szalone marzenia i pragnienia mojego serca. Niektóre kosztowały mnie więcej nakładu siły, niektóre mniej. Bo ja również popełniałam błędy i czasami wyruszałam zbyt wcześnie, a czasami zbyt późno. Ale poprzez wytrwałość i wytrzymałość i świadomość maga osiągałam wszystko krok po kroku. I gdy dzisiaj mówię Ci, że jesteś w stanie zrealizować wszystkie najbardziej szalone marzenia i pragnienia Twojego serca, to wiem, co mówię, bo mówię to z mojego własnego doświadczenia. Z doświadczenia tego małego dziecka, które miało tyle w sobie programów, jeszcze do dzisiaj niektóre są aktywne, tyle barier, tyle ograniczeń, miało stale podcinane skrzydła. Nikt mnie nie wspierał, nikt nie mówił, że coś mi się uda, wręcz przeciwnie. Z tego stadium wzrastałam i wzrastałam poprzez różne doświadczenia, by stanąć dzisiaj przed Tobą w tej postaci. A ja również zrealizowałam do tej pory może 1% wszystkich moich możliwości. Więc ile jeszcze przed Tobą? Ile jeszcze możliwości przed Tobą? Wykorzystaj więc siłę maga, by kształtować Twoje życie, ten świat i wszechświat według Twoich marzeń i Twoich wyobrażeń.